wszystko, co na temat tego utworu, który przed chwilą usłyszeliśmy, mogę powiedzieć, to, że trwał minutę i 13 sekund i że zatytułowany był Południe łamane przez Powróci. Więcej od autorów. Cześć! Cześć. Witam wszystkich, gramatyk warszawskie Bemowo. No i tutaj o tym kawałku powie nam Mikołaj Konej. Cześć, nazywam się Nun, również Południe. To jest krótki instrumental, który będzie na naszej epce, o której może będzie również po następnym kawałku możliwość opowiedzenia i To wszystko. Powiedzcie na początek coś o sobie, bo tak, nie wiem, bo powiedzieliście bemowski, czy bemowo gramatik, czy to znaczy, że wszyscy wiedzą, czy niekoniecznie? Poza tym, oprócz Bemowa i Warszawy słucha nas jeszcze parę innych miast w Polsce, także i tak nie unikniecie powiedzenia czegoś więcej o sobie. A więc to jest tak, że nazywam się Gramatik, można nas usłyszeć na pewno na składance Enigma, prezentuje 022 Underground Vol 2, to jest trzeci kawałek na płytce, nazywa się 24H. I to jest, myślę, że pierwsza taka okazja, jaką mieliśmy zaprezentować jeszcze szerszemu odbiorcy w całej Polsce. No a myślę, że niektóre osoby mogą nas kojarzyć, myślę, że w niektórych miastach Polski już ta nazwa jest znana ze względu na to, że w paru miejscach mieliśmy koncerty, z paroma ludźmi utrzymujemy kontakty, między innymi przez sieć, takie są właśnie tego zalety. No i myślę, że dla tych, którzy wiedzą cokolwiek o podziemnym warszawskim hip-hopie, o niezależnym hip-hopie, myślę, że ta nazwa nie byłaby żadnym zaskoczeniem, Jak długo już walczycie? Znaczy to jest mniej więcej... W sumie to tak gdzieś... Ja tutaj z Leszkiem, czyli z Eldoka, to już od 97, koniec wakacji, schyłek. No i tu były różne perypetie. Pierw tu, jak licznemu odbiorcy i gronie ludzi jest znany na Bemowie, też działam zespołu tak jak Editorial, z którymi na początku mieliśmy różne układy, u których nagrywaliśmy. Tutaj Szycha producentem był, no a później troszkę nasze drogi się rozeszły i skontaktowałem się, Leszek skontaktował się ze mną przez Enigmę, przez stronę Tytusa i po spotkaniu uznaliśmy, że będziemy razem nagrywać i nagrywamy praktycznie trzeci miesiąc teraz. No i tak ostrzej nagrywałem, bo wcześniej to było tak, że egzystowaliśmy właściwie tylko ja z Józkiem na Bemowie i to było, czasami się nagrywało, czasami się nie nagrywało, właściwie to tylko były koncerty od czasu do czasu i widocznie tak miało być, że miałem poznać tych ludzi, których poznałem i miało tak być, że z pomocą pewnych ludzi wszystko się udało. Ale nagrywacie jakby tak jak wszyscy, jak większość, czyli domowym sposobem, gdzie się da, nagrywamy w domu, na domowym sprzęcie i naszym celem jest wydanie własnej kasety. To właśnie ta epka, tak? To znaczy na epce, której, to znaczy to, co przynieśliśmy dzisiaj do studia, to tylko część utworów, które się na niej znajdą. Natomiast praktycznie kończymy pracę nad nią i myślę, że w połowie marca już będzie dostępna tam. Będzie było z nią dostęp czy u nas, czy poprzez, dystrybucję jakąś bardziej szerszą, integrowaną. Okej, to te kawałki, ten kawałek, który poleci, się znajdą na tym też, czy trudno wyczuć? Tak, to jest co jest częścią składową tego materiału, który będzie 15, myślę, że już będzie można go dostać. Czyli kolejna zajawka z mająca się wkrótce ukazać epki, która będzie miała jakiś tytuł, czy... Nie. Epki Gramatika, dobrze mówię? Dobrze. Tak. I kawałek zatytułowany Wiecznie Żywy, a już za moment powrócimy. No nie powiem, całkiem, przede wszystkim bardzo dobra jakość dźwięku, jak na dymówę. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, dlatego myślę, że to trochę słychać. W jaki sposób będzie to dostępne? Czy przez asfalt, czy... Prawdopodobnie również. Nie rozmawialiśmy jeszcze konkretnie z nikim na ten temat, bo do tej pory bardzo intensywnie nagrywaliśmy i praktycznie nie było na to czasu. Natomiast są plany i konkretne osoby, z którymi chcemy na ten temat porozmawiać. Czyli na razie żadnych namiarów na to, gdzie ewentualnie są tego szukać? Jeden namiar jest na pewno taki, że w sklepie u Mesjarza to będzie można dostać. Rozmawialiśmy z Tytusem, więc z Enigmy ze strony też. Przez sieć będzie można ode mnie albo od Komeja zamówić to przez sieć sobie spokojnie.
No myślę, że adresy będziemy mogli podać na końcu jakiekolwiek i myślę, że to wiesz, no niezależność jest zaletą tego, że sam to wszystko robisz i sam się z tego cieszysz, no i sam na sobie tylko polegasz, no. Nie, nie, znaczy pytam się tylko głównie ze względu na słuchaczy spoza Warszawy, którzy często się, że tak powiem, skarżą, że w Warszawie wszystko... Nie ma problemu, ale, no, jest taka akcja, że w Kielcach to będzie dostępne, w Słupsku, w Krakowie, w Rzeszowie, w Chrzanowie, w Koninie na pewno. Okej, mówiliście coś o połowie marca, tak? Czyli to dosłownie... 15 marca. Czyli mówimy za 10 dni. Tak jest. Tak. Okej, i kaseta, kompakt, jedno i drugie? Kaseta. Raczej kaseta zrobiona, wiesz, no tyle, na ile nam pozwalają warunki nasze, ale myślę, że to i tak będzie bardzo dobrze wydane, więc gorąco namawiam, no tym bardziej, że wiesz, to jest trochę, od razu mogę powiedzieć, to jest trochę co innego niż dotychczas było, więc... Całą muzykę robicie sami? Tak. Tak, I wszyscy w trójkę rymujecie też? Czy? To znaczy nie, rymują Jotuzę i Eldoka, natomiast stroną muzyczną zajmuję się ja. Eldoka razem ze mną aranżuje wszystkie kawałki. Wszystkie kawałki tworzymy z winylów i tylko na tym się opieramy. Fajne to pianinko takie. Ten, znaczy już tak... Światowo. Jasne. Ten kolejny kawałek, ostatni na razie na dzisiaj, bo mam nadzieję, że jak już będziecie mieli gotowy produkt w ręku, to wpadniecie przynajmniej bardzo się pochwalić. W ogóle. Coś słyszałem, tak rozmawialiście, że jakiś taki eksperymentalny. Znaczy to jest taka akcja, że po prostu wychodzimy z założenia, że nie ma co robić tego samego cały czas, że hip-hop jest taką muzyką, w której można wchodzić w takie obszary, w które nikt jeszcze nie próbował w Polsce wejść, w świecie wejść. Wiesz, no, czy to... Najlepiej to jak każdy usłyszy ten kawałek, zresztą zobaczy jak on się kończy, jak jest. Zresztą nie chcemy robić tego samego. Myślimy, że jest jeszcze tyle do zrobienia w tym wszystkim, że nie trzeba wałkować tych samych rzeczy, tych samych schematów. Można to zrobić wszystko na nowo i po prostu świeże pomysły, jeżeli są w głowie, to należy je realizować bez względu na to, jak można, jak się na tym człowiek, jak ludzie do tego podchodzą. To trochę takie jest... Trochę to jest taka rzecz jak bardziej takie kapele undergroundowe z Los Angeles, które się nie boją niczego praktycznie do muzyki wtykać. To jest coś takiego jak Atlanta, która się nie boi w ogóle żadnych eksperymentów. My też się nie boimy eksperymentów i myślę, że to będzie słychać. Zresztą ten kawałek, to wszyscy znajdą odpowiedź na to. Jasne. Okej, coś jeszcze na koniec, zanim pojedziemy z tym ostatnim kawałkiem? Jakieś... Bardzo z tego miejsca, i tutaj korzystając, że jesteśmy w audycji, chcielibyśmy pozdrowić teraz chłopaków naszych z Bemowa, szczególnie u Francuza, którzy słuchają tej audycji. Bardzo was pozdrawiamy. Resztę ja od siebie, od JUZ-a chciałbym pozdrowić grupę ze Szkoły na Pięknej. To jest grupa trzeciej, Ole, która gdzieś tam po pracy teraz się relaksuje. To wszystko ode mnie, chłopaki. Dzięki. A ja chciałbym tylko, może tak trochę to dziwnie zabrzmi, ale tak trochę uniwersalnie pojechać. Do wszystkich słuchaczy chciałbym powiedzieć, że jak się budzicie rano, to się tylko cieszcie tym, że żeście się obudzili, bo to jest chyba największe błogosławieństwo, jak możecie otworzyć oczy. Zresztą posłuchacie tego kawałka, wszystko będzie jasne. Trzymajcie się wszyscy i bądźcie silni w życiu. I pozdrawiam wszystkich, którzy swój sposób na życie opierają na uczciwym życiu, a nie na machaniu rękoma i na takich rzeczach. Trzymajcie się wszyscy. To była grupa Gramatik, która będzie tutaj z nami prawdopodobnie za najpóźniej 2 tygodnie już z gotową epką, a na razie na koniec kolejny kawałek, który na epce tej... Znajdzie się na epce? Jak najbardziej znajdzie się na epce i jak sami powiedzieli, trochę eksperymentalny. Znalazłem schronienie, grupa Gramatik. Nie wiem, czy ktoś tak od razu to rozpoznał, mam nadzieję, że tak, ale jeśli nie, to mamy ze sobą autorów tego. Cześć! Cześć, witamy! Nie wiem, mogę was przedstawić? Jasne. Mamy w studiu po raz drugi grupę Gramatik, tym razem już z gotową całą płytą. Dobrze mówię? Tak, znaczy epką. Z gotową całą epką. No ale jest tutaj, no tak, okej, bo to są jeszcze takie te tak zwane skity, jak to takie, ale razem 13 kawałków. I powiedzcie coś ciekawego. To znaczy jest z nami jeszcze w studiu nasz gość, Wiza z Konina. A jeżeli chodzi o płytę, to jest tam 6 kawałków pełnych, jeden instrumental oraz skity. Pełna epka, 33 minuty. I praktycznie w przyszłym tygodniu zajmujemy się dalszymi działaniami, żeby po prostu to wydać, bo materiał jest już gotowy po masterze i teraz od nas zależy, co dalej. A jak będzie z dostępnością?
Znaczy, na pewno będzie dostępna w kilkunastu miastach w Polsce, bo nawiązaliśmy kontakty i to będzie, na pewno będą Kielce, Kraków, może Konin na pewno, Gdynia, Chrzanów, na pewno Chrzanów. Jeszcze Szczecin, bo tam też kontakty zostały nawiązane. No, w Warszawie w paru miejscach też będzie można ją dostać, będzie ją można dostać na pewno przez sieć od nas. U nas też, no. I również prawdopodobnie nawiążemy, znaczy już nawiązaliśmy kontakt z Gunem, czyli Highhire. Highhire też to wejdzie, bo Gun się na to piszesz po koncercie w Koninie właśnie. Tak jest. Przecież my się poznali i to wszystko jakoś tak wypaliło. No. I myślę, że no, będzie to można dostać w Łodzi na pewno, bo to też tam dystrybucja hurtowa jest załatwiona, więc nie będzie problemu z dostaniem tego w Polsce. Dosłownie kwestia dni już teraz. Tak. Mamy taką nadzieję. Okej, to może teraz jakby zajawka tego, co czeka tych, którzy tą płytę zdobędą, czyli nabędą, najlepiej nie skopiują. Ten pierwszy kawałek to skrót, czy... W pewnym sensie. I lepiej go nie rozwijać, czy... Lepiej o nim w ogóle, znaczy tylko przejść do porządku dziennego nad tym, co tam będzie. Okej. Oto pierwszy z utworów promujących epkę grupy Gramatik. To będzie miał jakiś tytuł, czy nie? Czy po prostu tylko epka. Gramatik? Nie, to epka. Jest tylko epka. Okej. Kawałek... HCWD? HCWD. Wow. Tylko tyle mogę powiedzieć. Czy tu są wszystkie te rzeczy, które mieliście ze sobą poprzednim razem też, tak? Tak, tu są wszystkie te rzeczy, które mieliśmy ze sobą poprzednim razem. Trochę nowych, wiadomo. Czy na wszystkich utworach jest tyle skreczowania, albo w ogóle jest na każdym kawałku? To znaczy, ten kawałek jest akurat bardzo fity, jeśli o to chodzi. W pierwszej części akurat skreczował Leszek, co... No. Znaczy, wyjaśnijmy, bo no, trzeba wyjaśnić. Pierwsza część to ma być... Czy to właściwie jest zainspirowane, myślę, że zainspirowane jest kawałkiem DJ Shadowa z płyty Introducing, który się nazywa Why Hip Hop Sucks in 1996. Dokładnie. I myślę, że to jest nasza odpowiedź na to, co się w tej chwili dzieje, na te wszystkie dziwne rzeczy, relaksy i w ogóle. No nie disujmy nikogo, ale no... Nie, no nie ma zamiękko się robi po prostu. Zamiękko się robi w tym wszystkim. Dokładnie. No. Jeśli wszystkie kawałki na tej płycie są takie jak ten, to po prostu wymiękam, ale mniejsza z tym. Nie, no co dalej? Co dalej? No plany są takie, że po prostu uwielbiamy grać. Tak. Uwielbiamy grać i mieliśmy... Z nowym materiałem pojechaliśmy do Konina. Właśnie, co z tym Koninem? Znaczy, Konin mi się nigdy nie kojarzył jako taki jakby ośrodek. No to może ja powiem. Trzeba sprawdzić po prostu, kto tam nie był, nie wie, co jest tam grane. Ale tam jest po prostu tak, że ja wchodzę na salę i nie słyszę żadnego komercyjnego kawałka. Słyszę samą wspaniałą muzykę i ludzi, którzy się bawią przy wszystkim. Staliśmy i... Czyli nie Warszawa. Nie. Nieważne, czy będzie barmanka przy bazie, czy ludzie normalnie... Właśnie, czy zwykły koleś i po prostu jeszcze jedna akcja. Z Jajonaszem i z Gunem, żeśmy freestylowali razem z dzieciakami z Konina, ze wspaniałymi ludźmi, z bardzo dobrymi kolesiami, z bardzo dobrymi MCs. Żeśmy freestylowali półtorej godziny. Bite półtorej godziny i ludzie się bawili jak przy normalnych kawałkach. Normalnie się bawili. Znaczy, najbardziej komercyjny kawałek to chyba był Wu-Tang, który pamiętam. Jedyna komercyjna grupa to było Wu-Tang. Może nazwać Wu-Tang komercyjną rzeczą. Więc nie było żadnej komercji, a ludzie się... Udowodniło to mi, bo ja byłem święcie przekonany, że tak się nie da. A pojechaliśmy i zobaczyliśmy, że się ludzie mogą bawić przy wszystkim, przy takiej muzyce, jakiej w Warszawie naprawdę, obiektywnie patrząc, bo jestem stąd, lubię to miasto, ale na takiej imprezie jeszcze w życiu nie byłem, naprawdę. I właśnie z tego miejsca ja od ciebie bardzo chciałbym pozdrowić kategorię A, jeśli ktośkolwiek gdzieś teraz słucha. Oczywiście. Ale w ogóle w Koninie jest, znaczy są ludzie, którzy też robią jakieś swoje rzeczy. No jeden jest nawet z nami. Właśnie tutaj jest Wiza właśnie z Konina. Wiza coś od 3 lat. Znaczy tak, ja dziękuję chłopakom bardzo za to, co powiedzieli o Koninie. Robię te imprezy od jakiegoś czasu w Koninie, dzieje się tam coś i bardzo cieszę się, jeżeli ktoś może gdzie indziej powiedzieć o tym, co się dzieje w Koninie, że hip-hop tam istnieje. Wszyscy. Chcę powiedzieć, pozdrawiam wszystkich chłopaków, którzy tam siedzą, tworzą, którzy nas teraz nie słyszą, bo z tego co wiem, radiostacja ta nie jest odbierana w Koninie. No ale to nie powód, żebyście od czasu do czasu w takim razie nie podesłali jakichś fajnych kawałków tutaj do puszczenia. Po to też tu jestem, wielkie pozdrowienia dla kategorii BFS. Elementarzy, moich trzech styli, dla Fire Squadu. Ja myślę, że o Konin można zapytać i Mikroforte, i Głębi, i Warszawskiego Deszczu,
i wszystkich, którzy tam, i OMP, i Tytusa, i wszystkich, i Wzgórza, i wszystkich, którzy tam byli, o jedno pytanie, o publiczność w Koninie, i odpowiedź zawsze będzie taka sama. Nic więcej nie trzeba dodawać, to jest po prostu wspaniałe miasto. Bomba, no dobrze, dobrze to, to słyszeć, tym bardziej, że jakby nie ma dużo, dużo wiadomości z Konina tutaj nie dociera, przynajmniej nie tutaj, w związku z tym, że my nie docieramy do Konina jako radiostacja. A szkoda. Konin do nas. A szkoda, ale miejmy nadzieję, że to też się wkrótce zmieni. Dobra, to co, pojedziemy z następnym kawałkiem. Tak. Chcieliśmy, jeżeli można powiedzieć o tym kawałku, tyle, że w tym kawałku jest kat z utworu Brat Śmieć od ludzi z Chrzanowa, od ekipy z Chrzanowa, Bobek tam jest producentem i chcieliśmy zaznaczyć, że to od nich to wzięliśmy, zresztą to nasi znajomi i tyle, co chciałem dodać do tego kawałku. Płacze rymami i Gramatik ze swojej już lada moment dostępnej wszędzie epki. Ponieważ jesteśmy w radiu, a tu nie wolno w zasadzie mówić, że coś jest zajebiste, to tego nie powiem, ale nie jest złe. O. Dziękuję. Także powiedzcie jeszcze raz, jak można was namierzyć dla tych wszystkich, którzy nie będą akurat w tych miastach, gdzie ta płyta będzie dostępna. Dobra, to jeżeli ktoś ma kartkę i długopis, to na pewno te dwie rzeczy, tę rzecz można zamówić przez sieć. I tu podam dwa adresy e-mailowe. Jeden to jest do mnie, salam, to jest salam@friko2.onet.pl. Ja mam jeszcze bardziej lamerski mail, bo mam Friko 7, więc to będzie komaj, K-O-M-A-Y, @friko7.onet.pl. A na pewno możecie się tego spodziewać, że pod koniec tego tygodnia w tych miastach, w których to będzie, będzie można to zamówić, znaczy dostać, na pewno dostać, więc nie będzie z tym problemu, no, to wiesz, znaczy, w innych miastach po prostu, gdzie nie mamy znajomych, bądź nie damy rady, znaczy, to... idea jest taka, żeby dotrzeć do jak największej ilości miast w Polsce, bo nie chcemy, żeby to był materiał tylko w Warszawie, bo wiemy, że w całej Polsce się dużo dzieje i warto, żeby ludzie nas posłuchali też w innych miastach. Dobra, dzięki bardzo. Wszystkiego najlepszego z płytą. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz o was usłyszymy. I tak jak normalnie tego nigdy nie mówię, powiedzmy, o płytach zagranicznych, tak jeśli chodzi o polskie płyty, to powiem, wspierajcie polski hip-hop, nie kopiujcie, tylko kupujcie. Znaczy dokładnie to jest tak, że jeżeli kupicie to po prostu dajecie szansę kolejnej grupie się pokazać. Kupując nowe rzeczy, dajecie się innej grupie pokazać i wtedy im więcej ludzi będzie wypływało, tym więcej majorów, więcej dużych wytwórni będzie chciało te grupy u siebie mieć. To nie chodzi o to, żeby być w dużej wytwórni, ale po prostu to napędza rynek. Kolejne grupy mogą wypłynąć na powierzchnię, a chyba o to nam wszystkim chodzi, bo to podniesie poziom tego wszystkiego, co my słuchamy. Przede wszystkim jesteśmy jeszcze słuchaczami i głównie słuchamy tego, co się w Polsce dzieje i próbujemy robić swoje rzeczy. I na tym to powinno polegać. No. Oczy otwarte i do przodu przede wszystkim. I patrzeć na całą Polskę. Dzięki bardzo raz jeszcze. To Dzięki. Była grupa Gramatik promująca swoją epkę i tak jak zazwyczaj też tego nie robię, tak na koniec raz jeszcze cecha CWD Gramatik. Płyta już wkrótce we wszystkich sklepach.